Piotr Lesno, Studio Bałtyckie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościmy w starostwie powiatowym w Pucku. Z nami starosta Jarosław Białk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No i ten początek roku 24 to oczywiście podsumowanie tego, co było, ale też pewnie powiemy o tym, co będzie. Co było? To przede wszystkim rok 23, czyli rok samorządności w powiecie puckim. Nie przez przypadek, bo powiat pucki ukończył 25 lat. No i jak przez ćwierć wieku się zmienił powiat pucki, panie starosto? No dorósł, bo był oseskiem, maleństwem, potem się uczył chodzić, a dzisiaj już jest poważnym 25-latkiem. Z pewnie sukcesami na swoim koncie. I nieco takie odmienionym albo bardzo odmienionym wizerunkiem. Też. Tak, powiat ma 25 lat. Przez te 25 lat pamiętam początek, bo już wtedy pracowałem w gminie Krakowa, kiedy mówiło się, że po co te powiaty, po co są potrzebne. Oczywiście wtedy bym w życiu nie wymyślił, że kiedyś będę w tym powiecie tutaj pracował. Chociaż oczywiście na początku byłem tutaj jako pracownik, potem wróciłem do gminy Krakowa, ale przez te 25 lat ten średni poziom samorządu pokazał, że jest potrzebne, że te kompetencje, które ma, przede wszystkim myślę tutaj o oświacie ponadgimnazjalnej, teraz ponadpodstawowej, myślę tutaj o służbie zdrowia, bo drogi można by przekazać czy do gmin, czy do województw, więc tu by nie było takiego tematu. Ale na przykład cała kwestia budownictwa, cała kwestia gospodarki nieruchomościami, cały wydział komunikacji, no to są takie rzeczy, które muszą być dobrze zaopiekowane fachowo. No i nad tym cały czas pracujemy. To są naprawdę tematy, które pokazały, że powiaty są potrzebne i znalazły swoje miejsce po tych 25 latach. Dzisiaj chyba tylko jakieś takie efemeryczne głosy się pojawiają, że powiaty powinny być zlikwidowane, bo generalnie mówi się o umocnieniu średniego szczebla samorządu. Dobrze, panie starosta, ale mówi się też o tym, że te powiaty, które nie mają szpitali, sobie dobrze radzą, a powiaty, które mają szpitale, radzą sobie nieco gorzej. Tak, no uśmiecham się, bo oczywiście absolutna prawda. Tak jest, że ja zawsze patrzę, kiedy widzimy się z panią starostą Wejherowską i kiedy mówię o problemach szpitalnych, ona na mnie patrzy i w ogóle nie wie, o czym ja mówię, no bo szpital, wiadomo, w Wejherowie jest szpitalem marszałkowskim, bardzo dużym, bo przecież kilkunastu, jeśli dobrze pamiętam, 17-oddziałowym, a my z kolei mamy szpital. Takich szpitali powiatowych w Polsce będzie mniej więcej 260 i one sobie radzą słabo, ale to głównie dlatego, że są tym pierwszym szpitalem kontaktowym. Kiedy cokolwiek się wydarzy, to prawie zawsze trafia się do szpitala powiatowego. Oczywiście, kiedy jest jakiś szybciej rozpoznany przypadek, którego się w szpitalu powiatowym nie da zaopiekować, no to się jedzie do szpitala Wejherowskiego czy dalej w kierunku Trójmiasta. No i z tym szpitalem puckim przez te 25 lat bywało różnie, ale ostatnie, no nie 12 miesięcy, bo to nie ostatni rok, ale ostatnie takie 3-4 lata bardzo intensywnych inwestycji, zmian w szpitalu puckim spowodowały, że jeżeli chodzi o te szpitale powiatowe, to chyba wszedł do czołówki w naszym kraju. Dziękuję za tą opinię, ale taki był właśnie nasz cel. No, nie będę ukrywał, że ten szpital zawsze gdzieś dołował, zawsze był z nim potężny problem. Już to kilka razy mówiłem na antenie, że kiedy tutaj przyszedłem do pracy i myślałem, że jedynym problemem szpitala jest winda, więc tą windę zbudowaliśmy, a się okazało, że to był promil różnych tematów. Głównie wyzwań związanych z niewystarczającym finansowaniem i koniecznością na nowo poukładania całej służby zdrowia powiatowej w możliwościach, które mamy poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli poprzez finansowanie. To jest niezwykle jakby ograniczający mechanizm tutaj. No i w tym musimy się znaleźć. Cały czas oczywiście wszyscy zabiegamy o zwiększanie tych środków, ale one się zwiększają dużo wolniej niż potrzeby. No i w efekcie trzeba było ten szpital przeorganizować, zmodernizować. I to się jeszcze nie udało do końca, ale już jesteśmy bardzo, bardzo mocno zaawansowani. Myślę, że za kilka tygodni będę mógł Państwa zaprosić z kamerą do jednej z ostatnich części tego starszego szpitala, czyli dawnego klasztoru,
która jest remontowana. Potem jeszcze będziemy chcieli pokazać Wam strych, bo to był taki strych totalny, a w tej chwili będą tam bardzo użyteczne, nie medyczne, bo takie nie mogą być, ale bardzo użyteczne dla tej placówki funkcje. No i potem jeszcze zapowiadaliśmy już, przebudujemy całe podwórko przed, tutaj od frontu. No to będzie też kosztowało niemało, bo chcemy całość odnowić, przebudować drogę dojazdową, przebudować podjazd dla karetek. On jest w miarę sprawny, tylko trzeba go poszerzyć i zamknąć tak, żeby jak podjeżdża karetka z pacjentem i się otwierają drzwi, no to żeby po prostu... To już inwestycje na ten rok? Tak, w tym roku. Znaczy przetargi pewnie będziemy organizować na wysokości lutego-kwietnia. To się powinno bez problemu udać, bo to nie są jakieś bardzo, bardzo duże inwestycje. To się powinno spokojnie udać do końca tego roku zrealizować. No i potem jeszcze ten plan z tyłu, czyli dobudowanie tych dwóch sal operacyjnych z dodatkową częścią. Tu mamy dokumentację gotową, czekamy, gdzie się pojawią środki. Na pewno się pojawią i będziemy o nie aplikować. Cel jest taki, żeby po prostu to był jeden z lepiej zorganizowanych szpitali powiatowych w Polsce i myślę, że w tą stronę idziemy. Chcemy jeszcze w tym roku, pracujemy nad pozyskaniem środków na sprzęt diagnostyczny. Częściowo wymienimy, bo chciałbym już kupić nowy rentgen, nowy tomograf komputerowy, bo one już mają swoje lata, teraz są nowsze, precyzyjniejsze, lepiej diagnozujące. Myślę, że uda się na to zdobyć środki. Tu, czy uda się dokładnie w tym roku je kupić, to nie wiem, bo gdzieś około połowy roku powinniśmy mieć informacje o pozyskanych środkach, więc wiadomo, przetargi to nie są sprzęty, które można w sklepie kupić, to trzeba zbudować, więc zawsze parę miesięcy od podpisania umowy do dostarczenia sprzętu, więc to może być końcówka roku, może początek następnego, ale jest plan. I jeszcze jedna rzecz, na której teraz w tym roku się skupimy, to będzie akredytacja tego szpitala. To jest bardzo ważna rzecz, szeroki temat, ale już myślę, że jesteśmy na tyle dobrze zorganizowani, jeśli chodzi o infrastrukturę, o personel, że możemy bardzo poważnie myśleć o akredytacji i taki jest plan zarządu powiatu, dyrektora medycznego, ordynatorów. Cała procedura potrwa rok, może trochę dłużej, ale będzie bardzo opłacalna dla szpitala. Dobrze, panie starosto, zostawmy służby zdrowia, bo pewnie można by jeszcze godzinami o niej mówić. Drogi, bo gdy zaczynaliście swoje kierowanie powiatem jako komitet bezpartyjny, to była mowa o drogach, szkolnictwie wówczas ponadgimnazjalnym, dzisiaj ponadpodstawowym, no i właśnie o szpitalu. Szpital omówiony, z grubsza drogi. Rok 23 to choćby ważna inwestycja gminy Kosakowo, ale przy współudziale powiatu, czyli połączenie Dębogórza i Suchego Dworu, to też domknięcie, a przynajmniej rozpoczęcie prac, jeżeli chodzi o drogę w kierunku Osłonina. Co jeszcze? Jeszcze jest kilka pomysłów, ale zanim o tych planach powiem, to chcę przede wszystkim po raz kolejny, bo to będę zawsze powtarzał, nisko pokłonić się wszystkim samorządom gminnym, wójtom, burmistrzom, przewodniczącym rad, wszystkim radnym, bo tu jest bardzo dobra współpraca w zakresie inwestycji drogowych. Do tego stopnia dobra, że tak jak 8-9 lat temu mogłem myśleć jedynie o łataniu dziur i jakichś remontach cząstkowych, to dzisiaj myślimy już bardzo poważnie w zarządzie powiatu o współinwestowaniu albo nawet samodzielnym inwestowaniu szlaków pieszo-rowerowych, chodników przy drogach powiatowych. No już nie wspomnę o takich elementach, na które też można pozyskiwać pieniądze, czyli elementach podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli wyniesione, dodatkowo doświetlone czy skrzyżowania, czy przejścia dla pieszych. To wszystko już jest możliwe dzięki dobrej współpracy. Ten kolejny rok, 2024, także zapowiada się bardzo dobrze dla inwestycji drogowych. Pozyskaliśmy dość sporo środków i te środki będą zadysponowane w wszystkich gminach, gdzie drogi powiatowe mamy, bo są takie, gdzie nie mamy, na przykład w Chylu nie ma żadnej drogi powiatowej. Natomiast na pewno będą zadysponowane w tych gminach wiejskich, czyli gmina Kosakowo. Tutaj będzie, dostaliśmy dwa dofinansowania i będzie budowana droga. W jednym przypadku musimy poszerzyć dokumentację. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy z dyrektorem zarządu dróg i sobie zrobiliśmy harmonogram
takich przetargów, postępowań, to wszystko, co musimy w tym roku przeprowadzić. W gminie Puck skończyliśmy teraz ten odcinek Osłonina. Przygotowujemy kolejne dokumentacje na odcinki od Pucka, albo bardziej od Błądzikowa w kierunku Pucka. Tam powinna być w tym roku gotowa dokumentacja i myślę, że pod koniec roku na pewno będzie jakiś, no chyba, że nowy rząd wszystko przebuduje, ale nie sądzę. Myślę, że będzie kontynuował, zresztą pomysł Schetynówek pochodził z tego rządu, był kontynuowany przez kolejne, więc zakładam, że dalej będzie kontynuowany. No i będziemy składać do wojewody pomorskiej, bo to pani teraz, wnioski o tą drogę. Jeżeli się uda zdobyć dofinansowanie, to pewnie albo końcówka tego roku, albo przyszły rok na pewno chcemy ją przebudować. Będziemy też przebudowywać drogę tutaj od Połczyna w kierunku Piaśnicy, ale elementami. No i potem kolejne drogi od Leśniewa w bok. Także tutaj mamy dokumentację gotową lub przygotowujemy dokumentację. Zaś w gminie Krokowa też dwie zasadnicze drogi. Główna droga to będzie od Odargowa w kierunku Dębek. Tutaj czasami słyszę takie głosy, że buduję sobie drogę, bo tam mieszkam. No, gdzieś muszę mieszkać po prostu. Natomiast tam udało się zdobyć też dofinansowanie. To jest droga bardzo, bardzo mocno uczęszczana w sezonie turystycznym, po prostu się korkująca. Gmina Krokowa buduje drugą drogę wyjazdową, taką turystyczną, więc tamten ta komunikacja się bardzo poprawi. No i odkorkujemy miejscowość Odargowo, bo jeżeli będzie droga od wojewódzkiej 213 za Żarnowcem między Dębkami, no wjeżdża w Dębki, ale tam od strony Białogóry, od strony zachodniej, no to ten ruch się rozłoży. Ale żeby to mogło się zdarzyć, to musimy również wyremontować drogę od 213 wojewódzkiej. Tam mieszkańcy wiedzą, więc użyję słowa przy KPK. I od tego miejsca aż do Tyłowa też zdobyliśmy 20 parę milionów środków i mamy częściowo zaprojektowaną tą drogę. Myślę, że 2/3 drogi mamy dokumentację z pozwoleniem na budowę. Natomiast przez to, że udało się pozyskać więcej środków, musimy kawałek doprojektować i to też się stanie w ciągu najbliższych miesięcy i na pewno gdzieś w połowie roku będziemy rozpisywać przetarg na to zadanie. Dodatkowo będziemy też budować chodniki, ale to już też wspólnie z gminami i z sołtysami, i z radnymi, bo komunikujemy się na bieżąco, widzimy, gdzie są największe potoki, gdzie najbardziej się rozwijają miejscowości, gdzie najwięcej buduje się, gdzie jest najwięcej pozwoleń na budowę. No i wiadomo, że tam głównie próbujemy przygotowywać dokumentację, pozyskiwać środki i działać. No to będzie znowu kilkadziesiąt milionów złotych zainwestowanych w drogę. I na tym kończymy pierwszą część Studia Bałtyckiego, a w kolejnej będziemy rozmawiać m.in. o inwestycjach oświatowych. Dziękuję bardzo, panie starosto. Dziękuję.